Cześć i witam w drugiej części Rewolucji w Edukacji, tym razem recenzja Triptyko, zestawu narzędzi dla nauczycieli. I w poprzedniej, pierwszej części tego odcinka pokazałem Wam, jak używać narzędzia World Magnets, jak można je wykorzystać podczas swoich zajęć. Teraz chciałbym Wam pokazać w skrócie, w telegraficznym skrócie tak naprawdę resztę narzędzi, które tutaj w tej aplikacji Triptyko znajdziecie. Zatem otwieramy Triptyko, on sprawdza połączenie z internetem, no bo przypominam, że żeby używać tego narzędzia trzeba być niestety połączonym z internetem. No i tak, World Magnets już Wam pokazałem, tutaj widzimy tą aplikację, a teraz przyjrzymy się całej reszcie. Jest ich tutaj kilka, pominę może jedną, ponieważ tak naprawdę sam nie wiem za bardzo, o co w niej chodzi, no ale całą resztę myślę, że uda mi się Wam zrecenzować, chociaż pokrótce. Czyli tak, pierwsze narzędzie to World Magnets, o tym Wam już mówiłem. Teraz przechodzimy do Class Timer, czyli prostej aplikacji, która pozwala nam zarządzać czasem podczas zajęć. Spójrzcie, otwieramy tutaj sobie takie okienko. Zrzucę je na duży ekran, żebyście mogli się dokładnie przyjrzeć. No i opcji mamy niewiele. Wybieramy po prostu czas, przedział czasu. 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 5, 10, 20 oraz pół godziny. No i tymi przedziałami czasu możemy tutaj sobie swobodnie operować. O, nawet są sekundy. Nie widziałem tego wcześniej. No dobra, to co? Weźmy na przykład 15 sekund i klikamy click to use the timer. A tutaj pojawia się mała informacja dla klasy, jeżeli to jest wyświetlane na tablicy interaktywnej, mogą sobie to wszyscy uczniowie przeczytać. No i computer, please start the timer. Słyszymy tutaj dudnienie, czas leci, widzimy ładny obrazek. Ja na chwilę zatrzymam, dam pauzę, żeby pokazać Wam, co tutaj jest. Możemy oczywiście tak zresetować nasze odliczanie, puścić je jeszcze raz. Mogę je zatrzymać. Tutaj jest jeszcze opcja dźwięku, dźwięk włączony lub dźwięk wyłączony. No jeżeli chcemy słyszeć to dudnienie co sekundę, to wtedy zostawiamy dźwięk włączony. Jeżeli nie, no to sobie go tutaj możemy po prostu wyłączyć. Czyli przyjemne, fajne narzędzie, jeżeli nie wiem, na przykład zadajemy naszym uczniom jakieś ćwiczenie, czy grupę, czy pracę w grupie, czy w parach, no i powiedzmy mają minutę, dwie, żeby się z tym uporać. Włączamy i wszyscy widzą, ile czasu jeszcze pozostało do końca zadania, czy do końca przerwy, czy czegokolwiek, gdzie potrzebujemy ten czas zmierzyć. Dobra, widzimy sobie tutaj teraz tego class timera, a następna aplikacja, którą możemy tutaj użyć, to już Wam pokazuję, Student Selector, czyli program do dzielenia czy wybierania uczniów z listy. I tutaj pracujemy na liście uczniów. Pokazałem Wam wcześniej, w pierwszej części, że tutaj jest coś takiego jak Edit List i można stworzyć sobie listę uczniów danej klasy. No na przykład stwórzmy nową listę. Dodam tutaj kilka imion. Maciek, Piotrek, Basia, Asia, Tomek. No i mogę tą listę sobie zapisać. Zapiszmy sobie ją na pulpit, nazwijmy ją lista pierwszej. A, nie będzie. Zapisujemy. Hop. Zamykamy tutaj edycję listy, tworzenie tej listy. No i teraz w tej aplikacji Student Selector możemy załadować tą listę, którą sobie stworzyliśmy z naszymi uczniami. Tutaj jeszcze możemy to ładnie wyedytować, możemy dodać kogoś, możemy usunąć, na przykład nie wiem, Basia już nie jest z nami w grupie, no to usuwamy ją, albo nie bierze udziału w danych zajęciach, usuwamy ją. No i klikamy tutaj, żeby zacząć ten wybór i spójrzcie, jak to fajnie wygląda. Możemy wybrać w sumie dwa sposoby losowania, tak? Albo sekwencyjny, albo całkiem przypadkowy. Czyli tutaj w tym systemie sekwencyjnym, a po prostu uczniowie nie będą nam się powtarzać. Czyli chcemy, aby każdy z grupy mógł się wykazać, żeby każdy mógł na przykład udzielić jakiejś odpowiedzi, no to po prostu sekwencja wylosuje, kto w której kolejności będzie mówił. Natomiast przypadkowy, no to dana osoba może zostać wylosowana wielokrotnie. No zobaczcie ten system sekwencyjny na przykład. Dobrze, klikamy Computer, please select a student.
Możemy tutaj włączyć opcję Instant On, zanim zaczniemy, lub Instant Off. Instant On powoduje, że automatycznie od razu pojawi nam się dane imię, natomiast Instant Off, zobaczcie, jak to wygląda. Fajna animacja, literki tutaj migają. No i do odpowiedzi idzie Tomek. No, niby proste, niby możemy wybrać sobie kogoś z listy, a jeżeli gramy w jakąś grę, pracujemy z dzieciakami czy z ludźmi, którzy lubią tutaj oglądać różne rzeczy, lubią sztuki wizualne, no to można w ten prosty sposób urozmaicić, uatrakcyjnić trochę zajęcia. Proszę, no i teraz mamy Piotrka przy tablicy, powiedzmy. Ok, czyli to było drugie z tych narzędzi aplikacji Triptyco. Najpierw zegarek, teraz wybór uczniów, no a przechodzimy dalej. Tutaj mamy coś fajnego, prostego, a mianowicie dwa zegary do naliczania punktów. Mamy po prostu dwie drużyny, nazwijmy te drużyny blue oraz green. No i teraz po prostu gramy w grę, prowadzimy quiz, musimy podczas zajęć liczyć punkty. Nie trzeba robić tego na kartce, bas grać tak, że nikt tego nie widzi. Można wyświetlić taką prostą aplikację, no i w taki fajny sposób liczyć punkty i sprawdzić, kto jest u nas najlepszy i kto sobie najlepiej ze wszystkim radzi. Reset, oczywiście zeruje nam wszystko. Możemy tutaj te punkty znowu naliczać, możemy zmienić nazwę drużyn, jeżeli będziemy mieć taką potrzebę. Ok, co tutaj jeszcze mamy? A tutaj kolejne narzędzie Student Order, podobne do tego narzędzia, gdzie wybieraliśmy uczniów. Tym razem załadujemy sobie znowu listę, którą wcześniej utworzyliśmy. Mamy tutaj imiona, znowu możemy wybrać, jeżeli ktoś jest nieobecny, usunąć daną osobę, ale zostawmy wszystkich. No i zobaczcie, jak to działa. Computer, please order my class, czyli komputer poukłada naszą klasę według swojego wylosowanego porządku. Klikam. I tutaj z boku nam się pojawiają imiona w pewnej kolejności. No i powiedzmy, że każdy z tych uczniów naszych ma tutaj wykonać jakieś zadanie, czy odpowiedzieć, czy pracować w takiej kolejności, w jakiej tutaj komputer ich wylosował. Kolejna prosta aplikacja może urozmaicić nasze zajęcia, wprowadzić powiew świeżości i trochę to wszystko ładniej pokazać naszym studentom. Dobra, patrzymy dalej. Students Magnets. Tutaj aplikacja bardzo podobna do tej pierwszej, którą wam recenzowałem wcześniej. Tym razem są to magnesy z imionami studentów. Ładujemy naszą listę, którą wcześniej stworzyliśmy. Znowu możemy sprawdzić, czy ktoś jest nieobecny. Możemy kogoś ewentualnie dodać. Potwierdzamy. Możemy wybrać, co ciekawe, tło do naszej tablicy. Wybierzmy sobie na przykład to tło i stwórzmy magnesy. No i mamy magnesy z imionami naszych uczniów. Proszę bardzo, możemy, nie wiem, pogrupować ich tutaj w pary. Jeżeli, nie wiem, prowadzimy jakiś ranking, zawody, znowu szeregujemy tutaj naszych uczniów na wszystkie dowolne wybrane przez nas sposoby. Jak to wykorzystać na swoich zajęciach, to już każdy może wymyślić swój sposób. Można oczywiście zamiast tutaj tych imion wpisać, nie wiem, ksywki, przezwiska, co wam do głowy przyjdzie. Dobrze, patrzymy dalej, wyjdziemy tutaj z tego. No i tak, tym razem znowu zegary, znowu liczniki wyników, tym razem dla większej ilości drużyn, zobaczcie. Możemy mieć tutaj aż 9 drużyn. No wybierzmy, powiedzmy, 3, bo to tak 3 lub 4 to takie standardowa liczba, bo 9 drużyn to już chyba jakieś ogromne zawody. No chyba, że każdemu z uczniów naliczamy osobno punkty. No dobra, dajemy go. No i spójrzcie, mamy te 4 zegary, które tu wybrałem. Każdy z nich można dostosować do własnych potrzeb, możemy go nazwać. Maciek z Team, mogę wybrać tutaj kolor mojej drużyny i zmienia się ten zegarek. Każdą drużynę tutaj ładnie możemy sobie dostosować do ich wymagań i potrzeb. No i teraz spójrzcie, wystarczy kliknąć tutaj,
aby dodać punkt danej drużynie. Jeżeli pomylimy się albo na przykład prowadzimy grę w ten sposób, że raz punkty dodajemy na przykład za dobrą odpowiedź, a za brak odpowiedzi punkty odejmujemy, to klikając na dole po prostu możemy odejmować te punkty. Znowu, jeżeli to jest wyświetlone na całą tablicę, wygląda to świetnie. Można na pewno uatrakcyjnić nasze ćwiczenia. Dobra, co mamy dalej? O, dalej już trochę bardziej skomplikowane narzędzie. Find 10, czyli znajdź 10. No i tutaj już ogranicza nas tylko twórczość lektora czy nauczyciela. Zobaczcie, puszczę wam tutaj demo, aby pokazać, jak to działa. Dobrze, no i na czym polega ten program? Możemy dowolnie wybrać sobie polecenie, które wpisujemy tutaj u góry, no i stworzyć takie karty, gdzie 10 kart jest poprawnych i 5 kart jest niepoprawnych. No i mamy za zadanie tutaj w tym przypadku znaleźć na przykład 10 sztuk Szekspira. No i klikniemy Macbetha. Pięknie na zielono nam się podświetla, jest tutaj jingle, czyli odpowiedź była dobra. A klikniemy sobie tutaj. Dobrze, sen nocy letniej też nam się tutaj znalazł. A znajdźmy coś, co nie jest tutaj twórczością Macbetha. Spójrzcie, pojawia nam się czerwone tło, brzydki zgrzyt w głośnikach i już wiemy, że ta odpowiedź była niepoprawna. Tak jak tutaj na przykład. No czyli zobaczcie, w ten prosty sposób możemy stworzyć jakiś quiz, gdzie uczniowie będą musieli wybierać, znajdywać spośród 15 kart 10 pól poprawnych i 5 kart niepoprawnych. Nie wiem, dla dzieciaków mogą być to zwierzęta na przykład, gdzie wstawimy kilka przedmiotów, które nie są zwierzętami, kilka rzeczowników, które nie są zwierzętami. Dla uczniów starszych czy bardziej zaawansowanych możemy tutaj, nie wiem, na przykład wstawić czasowniki i muszą znaleźć te, które odmieniają się regularnie, te, które się odmieniają nieregularnie. No nie wiem, co jeszcze moglibyśmy tutaj zastosować. Oczywiście wszystkie quizy typu no, znajdź tutaj twórczość dzieła, jakąś poprawną odpowiedź na pytanie. No. Możliwości jest bardzo wiele, to już tylko wasze pomysły to ograniczają. Możemy sobie to zresetować oczywiście i zacząć jeszcze raz. Tutaj na dole jest pokazany wynik, ile jeszcze do końca zostało prawidłowych odpowiedzi do znalezienia. Dobra, pokażę wam szybciutko, jak się tworzy taką grę. Dajemy tutaj opcję Create. A możemy wcześniej sobie przygotować i tak jak mówiłem, u góry wpisujemy find, ten akurat, nie wiem, no, mi się tutaj zmazało, find 10 animals, no i uczniowie muszą znaleźć zwierzęta i tutaj wpiszemy parrot, dog i tak dalej, a tutaj wpiszemy na przykład table. Dobrze, no klikamy save, to się nam zachowa i potem możemy załadować i zagrać w tą grę tak jak pokazywałem wam przed chwileczką. Dobrze, w takim razie przechodzimy się do następnej aplikacji, tym razem coś do porządkowania odpowiedzi. Znowu pokażę wam najpierw demo, jak to wygląda, a potem szybciutko pokażę, jak stworzyć samemu takie ćwiczenie. Dobra, spójrzcie, mamy tutaj poukładać, tutaj u góry jest polecenie. Mamy poukładać na korzyści wynikające z tego, że ktoś przestał palić papierosy. No według naszego uznania, według ważności. No i spójrzcie, to są tak jakby szklane paski, które możemy przesuwać, ustalać porządek. To świetne ćwiczenie, jeżeli na przykład prowadzimy debatę, dyskusję na pewien temat. Możemy podać sobie tutaj różne argumenty, no i z naszą grupą, z naszymi uczniami spróbować ułożyć je w rzeczywiście takiej kolejności, jaką między sobą wypracują, wynegocjują. A możemy na bieżąco to zmieniać. Jest to fajne, plastyczne i znowu myślę, że zastosowanie jest tutaj bardzo dużo. Nie wiem, można poukładać przysłówki częstotliwości, od najrzadszego do najczęstszego, można tutaj, no nie wiem, według wielkości, według długości selekcjonować jakieś rzeczy. Tych możliwości znowu jest nieskończenie wiele.
i wszystko zależy tylko od waszej pomysłowości. Nie powiedziałem tutaj jest takie jakby polaroidowe zdjęcie, jeżeli to kliknę, to mogę po prostu zachować sobie zrzut ekranu z tego, co tutaj ułożyliśmy i na przykład wysłać to uczniom w mailu jako obrazek i będą musieli w domu, nie wiem, przygotować jakąś wypowiedź pisemną na przykład, no na temat tego, co tutaj wypracowaliśmy wspólnie na zajęciach. Dobrze, idziemy tutaj. Pokażę wam, jak to jeszcze stworzyć. Tutaj nadrzędne polecenie, czyli poukładaj według kolejności na przykład. No i tutaj dodajemy tylko nasze paski. Always, sometimes i tak dalej. No i potem zapiszemy to i te niebieskie przesuwalne paski, które widzieliście wcześniej, na nich pojawi się ta treść, którą tutaj wpisaliśmy. Dobrze, to lecimy dalej, co dalej? O, proszę. Hop, włącza się. Flip timer, no czyli mamy stoper, po prostu stopery, które oczywiście można wykorzystać na różne sposoby podczas naszych zajęć. Pokażę wam, jak to działa. Musimy wybrać sobie styl, który nam odpowiada, no nie wiem. Podoba mi się ten czarny na przykład, czyli wybieram ten stoper. Pięknie tutaj mam na cały ekran, czy na całą tablicę wielki, duży stoper. No i mogę go włączyć, zatrzymać, mogę włączyć lub wyłączyć dźwięk i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Taki trochę oldschoolowy, bardzo fajny i na przykład, no nie wiem, prowadzimy ćwiczenie, gdzie każdy z naszych uczniów musi przez 30 sekund mówić bez przerwy w języku angielskim na wybrany przez siebie temat. Co nie jest wcale takim prostym ćwiczeniem. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście zrobić to z uczniami, no ale naprawdę niektórzy mają z tym problemy. Jest nawet taki quiz czy teleturniej w brytyjskiej telewizji, czy był popularny swego czasu, właśnie polegający na tym samym. No dobra, czyli to był zegarek. Później mamy kolejny selektor studentów. Tym razem będzie dobierał nam tych uczniów w grupy. Mogę załadować tutaj swoją listę, stworzyć swoją listę uczniów danej klasy grupy. No a zobaczmy demo, tutaj będzie już lista stworzona wcześniej. Proszę, są imiona, możemy ewentualnie wyedytować pewnie trochę wcześniej. No a teraz wybieramy, ile grup chciałbym stworzyć z tych wszystkich uczniów. Powiedzmy, że mam sporą klasę, czyli stworzę 4 grupy. Computer, please. Group my class, czyli proszę go, żeby nam pomógł ich pogrupować. No i proszę, tak to wygląda, zobaczcie. 4 grupy, od razu wiemy, kto jest kto. Edmund jest ze Stefanem, Jane z Filipem, a tutaj Jane z Edwardem. Mamy numerki, mamy kolory. Wszystko jest widoczne, wszystko jest jasne i nikt się nie kłóci, że został wybrany z kimś, kogo nie lubi albo z kim nie chce być. Po prostu komputer tak zadecydował i już niech tak zostanie. Dobrze. Następne to koło fortuny. Zobaczcie, pokażę wam tutaj, jak to wygląda. Stwórzmy nowe, bo tu chyba nie ma dema. Można wybrać sobie takie koło fortuny, wybrać kolory poszczególnych tutaj krateczek, jakie nam odpowiadają. A możemy nazwać je odpowiednio tutaj na przykład, no nie wiem, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe i tak dalej. Możemy oczywiście jeszcze zmienić kolor tej kursywy. No i wybrać typ tutaj strzałki czy selektora. Zobaczcie, jakie mamy typy do wyboru. Mamy takie, gdzie widać tylko jedno pole. Mamy takie, gdzie widać wszystkie pola, tylko tutaj ta biała kratka będzie nam się kręcić. Mamy gwiazdkę, no i taką klasyczną strzałkę. Dobrze, czyli co? Znowu dwie opcje. Completely random, czyli całkiem przypadkowo będzie wybierało nam nasze tutaj pola lub nagrody, albo w pewnej sekwencji w kolejności. Mamy kompletnie przypadkowo. Nie chcę zachowywać tym razem. Wybieramy prędkość, z jaką będzie się kręciła ta strzałka. Spójrzcie, mamy kilka możliwości. Maximum tension, czyli będzie się kręciła długo i powoli, żeby zbudować napięcie. A tutaj relaxed, no, standardowa prędkość. Szybko i instant, czyli od razu będziemy mieć wynik. Kliknijmy tutaj
na przykład, żeby dosyć szybko, nie mam dużo czasu i każę się kręcić temu wszystkiemu. Hop, no i tutaj powiedzmy, że mieliśmy jakąś nagrodę, jakąś osobę, jakieś słowo i już możemy na podstawie tego pola budować jakieś ćwiczenie. Tak? Czy ktoś musi opowiedzieć o czymś, czy ktoś musi mówić bez przerwy na jakiś temat, czy możemy tu wstawić imiona naszych uczniów, którzy też będą w pewnej kolejności losowej robić jakieś ćwiczenia, odpowiadać na nasze pytania. To już wszystko zależy od waszej kreatywności. Dobrze, dalej mamy praktycznie to samo. Jest tutaj takie koło fortuny, taki spinę, natomiast możemy go zbudować używając obrazków. Szczerze mówiąc, nie przygotowałem się, nie mam tutaj za dużo obrazków, no ale można wybrać na przykład jakieś zwierzaki. Można wybrać, nie wiem, jedzenie na przykład, zdjęcia jakiegoś jedzenia. No i też będziemy tutaj tworzyć to koło fortuny, ono się będzie kręcić i dany obrazek zamiast słowa będzie obrazek, który wykorzystamy, no to już według naszej kreatywności. Dobra. Dalej, no to pominiemy tego za bardzo tutaj, na numerkach nie będziemy pracować, jeżeli jesteśmy lektorami języków, ale mamy coś takiego tutaj, spójrzcie. Czyli taki generator przypadkowych zadań. Działa to w ten sposób. Wybierzmy sobie tutaj ilość grup. Możemy wybrać 6 grup, możemy wybrać 2 grupy, 3, 4, 5 albo jedną. Wybrałem 2 i pokażę wam takie przykładowe zadanie. Zobaczcie. Mamy 2 grupy, tak? I po naciśnięciu tego paska będą nam się wyświetlać zadania w przypadkowej kolejności. Oczywiście jako nauczyciel możemy wcześniej te zadania przygotować. Na przykład tutaj klikamy i pokazuje nam się, co dana grupa czy dana osoba musi zrobić, co musi wykonać. Hop. No i tutaj według naszego uznania możemy oczywiście zaprogramować ten tekst, który będzie się wyświetlał. Klikam jeszcze raz i następne zadanie dla tej grupy. Druga grupa też może oczywiście wykonywać to zadanie. Możemy tutaj zmienić nazwę tych grup. Jeżeli tak nam się podoba, możemy wyłączyć dźwięk, bo tutaj, jeżeli te literki się pojawiają, każda z nich stuka. I tu pokażę wam, jak szybciutko to zrobić. Stworzymy nowe pole. No i tutaj po prostu wpisujemy zadania, na przykład jump, run, sing. No i już nasza grupa będzie losować i kto wylosuje jakie zadanie, takie będzie musiał wykonać. Proste, fajne i myślę, że efektowne zajęcia można przeprowadzić przy pomocy takiego selektora. No a tutaj coś, co było kiedyś w polskiej telewizji. Pamiętam, jak ten program się dokładnie nazywał. Wiem, że był tam, że wybierało się bramki lub pudełka i był tam ząg. Czasem się zdarzało jakieś nieszczęście, że wybraliśmy bramkę, w której pechowo był ukryty czarny kot, który przynosił nieszczęście. No i tutaj też takie fajna gra, którą można sobie stworzyć, będąc nauczycielem. No dobrze, zobaczcie. Mam tutaj 3 możliwości. Mogę zagrać w demo, które wam zaraz pokażę. Mogę stworzyć własny quiz albo załadować już wcześniej przygotowany przeze mnie quiz. Klikam na to demo, aby wam pokazać, jak to działa. Mamy tutaj zadania po lewej i po prawej stronie, powiedzmy dla jednej i drugiej drużyny. I wybieram pudełko, no, w którym będzie dla nas jakieś tutaj oferta, zadanie i pytanie. Tidy the room, czyli posprzątaj pokój. To będzie nasza kara, jeżeli nam się nie uda, rozumiem. I pytanie, czy oferta tutaj złamany ołówek. No, próbujemy grać dalej. I mamy pytanie, jaka jest stolica Egiptu? No, klikniemy tutaj na Kair. Dobrze, to była świetna odpowiedź i myślę, że w takim razie gramy dalej.
Dobra, mam wybrać następne pudełko. No to wybieram następne. Empty wrapper, czyli puste opakowanie. I tutaj oferta to temperówka. Mogę ją zaakceptować, tak. I wtedy, rozumiem, dostaję tą temperówkę. Dobra. No, oczywiście ten quiz można dowolnie modyfikować. Możesz stworzyć własne zadania z małymi nagrodami dla naszych uczniów. Czy to będą jakieś cukierki, czy to będą jakieś właśnie drobiazgi typu temperówka, ołówek. A mogą grać, no i mogą też wykonywać zadania, jeżeli nie odpowiedzą poprawnie, albo nie wykonają wskazanego przez nas zadania. Dobrze. No i tutaj mamy ostatnie, przedostatnie narzędzie. Do zadawania pytań. Zobaczcie, what's the question? Tak, często uczniowie nie potrafią zadawać pytań, najczęściej odpowiadają na tysiące naszych pytań, ale mają problemy z stworzeniem własnych. No i tutaj zobaczcie, możemy zagrać w what's the question. Zobaczcie, jak to wszystko będzie fajnie wyglądać. Najpierw tak, wybieramy ilość drużyn, 1, 2, 3, 4. Wybieram sobie dwie drużyny, powiedzmy. I pytania. Mogę stworzyć swój quiz i go załadować w tym momencie, a mogę zagrać tutaj w quiz, który został wcześniej już przygotowany. No i pokażę Wam tą przygotowaną wersję. Wszystko dotyczy Szekspira. No i teraz mamy pytania o różnym stopniu trudności. Zobaczcie, te za 10 punktów są łatwiejsze, te za 20 trochę trudniejsze, no i te oczywiście za 30 są najtrudniejsze. No zacznijmy od czegoś prostego. Na przykład. No, na przykład William Shakespeare. I pojawia nam się tutaj to William Shakespeare, i musimy zastanowić się, jakie pytanie można by zadać, które tyczy się tego zwrotu czy słowa, które znajduje się na tym kółeczku. No i tutaj pewnie chodzi o to, kto był autorem. I zobaczmy, czy to pytanie. Tak jest. Who wrote Romeo and Juliet? Czyli kto napisał Romeo i Julię. No jeżeli uznamy, że osoba grająca zadała poprawne pytanie, no to dodajemy punkt. Jeżeli nie, no to możemy ominąć ten punkt. Powiedzmy, że ja dobrze zadałem to pytanie, klikam i brawo, zdobyłem dla drużyny tutaj 10 punktów. Dobrze, i teraz trochę trudniejsze pytanie za 20 punktów. He drinks poison, czyli on pije truciznę. No jakie pytanie można by tutaj zadać? No myślę, że chyba chodzi o to, jak umarł Romeo. Tak jest, czyli jak Romeo kończy swoje życie. No byłem bliski, klikam, dodaję kolejny punkt, tym razem 20 punktów dla drugiej drużyny. No i w ten prosty, fajny sposób można tutaj grać. Zobaczcie, znikają nam te kółeczka, znikają nam odpowiedzi. No i drużyny walczą o zwycięstwo. Prosta aplikacja, a myślę, że bardzo fajna i szybka w przygotowaniu. Wystarczy wpisać jedno słowo na każde z tych kółeczek, no i uczniowie muszą zadać pytanie w języku angielskim. Dobra, no i ostatnia tutaj aplikacja na dzisiaj w tym zestawie Triptyko. No to zobaczcie, co to takiego. Pokażę Wam demo. Wybieramy ilość drużyn, wybierzmy dwie. No i to takie zwykłe, klasyczne bingo. Tylko że to bingo możemy oczywiście stworzyć sami. Spójrzmy, na przykład mamy tutaj, o właśnie, cytaty i musimy dobrać autora tych cytatów. No właśnie, czy tutaj będą się zgadzać nam odpowiedzi. Powiedzmy, że tutaj są cytaty, gdzie musimy znać się trochę na literaturze, ale możemy zawęzić to oczywiście na przykład do opracowania, do jednej książki, na temat którego rozmawialiśmy lekcje wcześniej. Możemy też stworzyć własny bingo, na przykład będą tutaj, no nie wiem, pary zwierząt, pary kolorów albo przeciwieństwa. To już według swojego uznania możemy dobrać, co będzie w parze z czym i stworzyć takie bingo dla naszych drużyn. Zobaczcie, tutaj wystarczy znaleźć pierwsza para i tutaj będzie na przykład dog i dog. No i już te pary potem się nam potasują, pomieszają, możemy zachować taki zestaw
i dzieci będą szukały par, na przykład zwierząt w drużynach czy w pojedynkach. I myślę, że to proste, fajne zadanie. Dzieciaki uwielbiają bingo zawsze, a tutaj możemy je stworzyć samemu od podstaw. Dobra. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o to Triptychę. Na razie więcej tutaj tych aplikacji nie ma, ale myślę, że ten wybór jest i tak ogromny. Myślę, że najważniejsza z nich to ten jednak World Magnets, o którym mówiłem w poprzedniej części, ale ta cała reszta może również się przydać na zajęciach. Jest tutaj kilka świetnych narzędzi, no to bingo, te pytania. Myślę, że te wszystkie stopery, koła fortuny, zegarki mogą naprawdę uatrakcyjnić wiele lekcji czy wiele, wiele spotkań, podczas których w ciekawy, przyjemny, no i graficznie przede wszystkim bardzo atrakcyjny sposób uczniowie czegoś się nauczą i zapamiętają lepiej dzięki wykorzystaniu właśnie tych aplikacji od Triptychu. To tyle na dzisiaj. Kłaniam się, Maciej Wiosna i do usłyszenia niebawem.